dobry, witam ze środka dużego domu i cieszę się niezwykle, bo właśnie stoję bez butów na podłodze. Co jeszcze przez ten czas się wydarzyło? Została podłączona woda i kanalizacja, szambo, bo tutaj kanalizacji nie ma, ale jest szambo. Są już ściany pięknie pomalowane, zostały położone na podłogach folie grzewcze i maty w łazienkach, bo tutaj wszystko będzie ogrzewane na prąd, na podczerwień, więc podłoga będzie milutka, cieplutka. Na razie jest, no nie jest jakoś super przyjemna, ale będzie inaczej. Jeżeli chodzi o samą podłogę, to zdecydowałam się na panele winylowe, bo właśnie na tych foliach grzewczych nie może być drewna. Marzyły mi się takie dechy, taka stara drewniana podłoga, no ale niestety przy foliach grzewczych mogą być tylko panele albo deska barlinecka. Na taką deskę barlinecką mnie nie stać, a panele... Co tam się dzieje? Bo dzisiaj przyjechałam na działkę z całą ekipą, więc tam chłopaki rozrabiają. A panele, nie lubię takich paneli, które podrabiają drewno, więc już wolałam takie panele, które podrabiają kamień albo beton. No i stąd właśnie pomysł na panele winylowe. No i muszę przyznać, że jak teraz są ułożone, to wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Poza podłogą niestety chyba nic już Wam nie mogę pokazać. Mogę Wam pokazać jeszcze drzwi. Tutaj stoją, zamówiłam. Drzwi są takie sosnowe, będę je malować, pewnie na szaro i ogarniać, ale to jeszcze. Kuchnia jest na papierze, na projekcie i się robi. Będzie dużo koloru, bo będzie różowa i kolor czerwone wino. Tak się nazywa kolor tej płyty meblowej, z której wszystko będzie robione. Łazienki też są w mojej głowie i już mam na nie pomysł. No i to tyle. A w ogóle w tym miejscu, w którym stałam, będzie stał stół. Taki duży, drewniany, 2-metrowy i to on będzie tutaj centrum wszystkiego. Woda dosłownie parę dni temu była podłączona, więc jeszcze tutaj wszystko jest rozkopane. Tutaj w ogóle ziemia to glina. I jak popada, jak jest mokro, to robi się tutaj niezłe błotko, no ale to tak teraz, bo jak będą roślinki, to oczywiście będzie to wszystko wyglądać zupełnie inaczej, a na takiej glinie wszystko naprawdę super rośnie, zresztą tutaj większa część tej ziemi to jest ziemia rolna, no ja mam zamiar oczywiście to wykorzystać i już na wiosnę będę sobie ogarniać warzywniaczek, ale chcę Wam pokazać jeszcze jedną ekstra rzecz. Właśnie zobacz, co tam jest. Przynosi szczęście. Pan Robert właśnie jak podłączał wodę i kopał, to znalazł podkowę, wykopał na szczęście, więc w ogóle chyba lepszego znaku, no może być dla Ciebie, nie moglibyśmy sobie wymarzyć, trzeba ją oczyścić, no i nie, zostawimy ją tutaj, wiesz, nie będziemy jej brać do domu, wyczyścimy ją i trzeba ją oprawić w ramkę i gdzieś powiesić, na szczęście właśnie, bo tam gdzie jest ten mały domek, tam kiedyś była stara stodoła, no i właśnie stąd obecność tej podkowy tutaj. Wiem, że jeszcze dużo pracy przed nami, na zewnątrz właśnie wszystko rozkopane, dużo jest śmieci, ale niebawem zamawiamy kontener i będziemy tego wszystkiego się pozbywać, no bo plan jest taki, żeby część świąt tutaj już spędzić, także tempo jest i mam nadzieję, że się uda. Ostatnio byłam na działce i pojawiły się dechy na ścianach, bo w niektórych miejscach w dużym domu i w jednym miejscu w małym będą deski sosnowe, a w zasadzie już są i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę genialnie. Chciałam je malować w pierwszej kolejności na szaro, ale jak zobaczyłam je na ścianie, wyglądają tak naturalnie, dodają takiego ciepła, więc myślę, że jednak wjedzie olej i zostanie kolor sosnowy, tylko te dechy trzeba oczywiście zabezpieczyć. No i w ogóle wyszukuję mnóstwo rzeczy, dodatków używanych i nie tylko. Kupiłam też coś na Black Friday, na Westwingu. No już tak powoli zbieram te wszystkie meble, gadżety, dekoracje i najchętniej to już bym się tylko tym mogła zająć, no ale jeszcze muszę uzbroić się w cierpliwość, chociaż już naprawdę widać koniec. Ostatnio też jak były te dechy, to łazienka jedna już była w połowie skończona. No i teraz to już jest taki etap, że w zasadzie jak już z każdą moją kolejną wizytą, teraz niebawem planuję pojechać, to już naprawdę widać dosyć duże zmiany. Ma też niebawem odbyć się montaż kuchni, no i wszystko wskazuje na to, że święta, chociaż nie wiem, czy do końca święta, ale Sylwester na pewno spędzimy już tam sobie na wsi. Wpadłam też na taki pomysł, żeby w ogóle ja mogłabym Wam opowiadać i opowiadać teraz o tych dekoracjach i o tym urządzaniu. Wpadłam na pomysł, że nie będę robić balustrady na antresoli, tylko zrobię taką siatkę, żeby dzieciaki mogły sobie chillować i leżeć. No, my też oczywiście. Muszę właśnie ją zamówić. No i tak, no już nie mogę doczekać się, jak będę mogła sobie właśnie te dechy zaolejować, te drzwi pomalować. Kupiłam też taki stary stół na takiej grupie z meblami używanymi na Facebooku i ten stół też będę szlifować i malować. Ja naprawdę bardzo to lubię. Jest też parę fajnych mebli z tego starego domu, który tam był pierwotnie i ostatnio takie czarne, znaczy czarne, te ławki będą czarne, jak je pomaluję, ale zawiozłam je do tapicera, żeby zrobił nową gąbkę, nowy materiał, i będę je malować. A te ławki będą przy tym dużym stole pięknym, drewnianym, który właśnie kupiłam na Black Friday'u na Westwingu. Udało mi się kupić w dobrej cenie taki wielki, drewniany stół, o jakim naprawdę marzyłam. Z wielkich rzeczy to na pewno jeszcze wjedzie fotowoltaika, bo w tym domu wszystko, ale to absolutnie wszystko jest na prąd. No i te domy są tak zrobione, że one mają być ekologiczne i w przyszłości samowystarczalne, między innymi dzięki panelom fotowoltaicznym, więc na wiosnę się tym zajmę, żeby, uwaga, nie stracić dofinansowania. Może ktoś jeszcze się interesuje tym tematem, ale zostało ono przedłużone. Ale z tego co wiem, jeszcze się nie zagłębiałam, ale tak jak czytałam na szybko, to ponoć do końca marca trzeba się z tym wszystkim wyrobić, żeby otrzymać dofinansowanie i można otrzymać zwrot tam do nawet chyba 20 000. Nie wiem, nie chcę kłamać, ale naprawdę można sporo kasy odzyskać, więc ja planuję to wykorzystać. No i tak, no a poza tym nie samym remontem, urządzeniem człowiek żyje. Ostatnio jak widzicie, czy nie wiem czy widzicie, ale mam nadzieję, że tak, że widać zmianę. Byłam u fryzjera, włos jest nieco krótszy, musiałam już podciąć, te końcówki były zniszczone. No i kolor, jestem tak zajarana tym kolorem. Nigdy wcześniej nie pomyślałam, że mogę mieć cięśniejsze włosy. A tych moich siwych było już naprawdę tyle, że coś trzeba było z nimi zrobić. No i tym razem wyszłyśmy w jasne tony. Przy ciemniejszych te siwe by się jeszcze bardziej wybijały, a tak one tutaj nie są tak w 100% pokryte, ale elegancko połączyły się z całością. No i tak, więc w tym wszystkim staram się też pamiętać o sobie, o dzieciach to wiadomo, bo tak naprawdę wszystko kręci się wokół nich, ale już naprawdę dni odliczam, kiedy będę mogła znowu pojechać na działkę, to chyba za 2 dni nastąpi. No i będę oczywiście raportować i donosić, jak nie tutaj na YouTubie, to na Instagramie na pewno, także śledźcie mnie też tam. No właśnie, telefon dzwoni, moja córka, to znak, że muszę kończyć, do zobaczenia. No co tam, Basieńko?